Jerzy Urban, kiedy usłyszy słowa Mateusza Morawieckiego, nie będzie zadowolony z jego opinii na temat partii rządzącej. Premier podczas rozmowy powiedział, co sądzi o prywatnych mediach w Polsce. Jego porównanie zaskoczyło wszystkich. Jerzy Urban od zawsze kojarzony jest ze swoją przeszłością. Przez kilka lat był rzecznikiem prasowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ta łatka będzie przypięta do niego już do końca życia. Sam jednak otwarcie się do tego przyznaje i najwyraźniej nie jest mu z tego powodu smutno. Nierzadko komentuje aktualne nastroje polityczne. Kiedy Urban znajdował się w kręgach władzy, wówczas telewizja była kontrolowana przez partię i w wiadomościach pojawiało się tylko to, co było zatwierdzone przez PZPR. Niektórzy z opozycjonistów twierdzą, że telewizja publiczna pod władzą PiS i Jacka Kurskiego w tym czasie wygląda tak samo, jak przed przemianą ustrojową. Mateusz Morawiecki nie ogląda telewizji. Jeden z dziennikarzy Wirtualnej Polski podróżował wraz z Mateuszem Morawieckim. Zadał premierowi pytanie dotyczące mediów w Polsce. Z wypowiedzi mogliśmy się dowiedzieć, że premier nie ma telewizora i nie ogląda telewizji. Jedyne informacje, jakie posiada na jej temat, czerpie z internetu lub od znajomych. Uważa jednak, że media w Polsce są stronnicze. Muszę tutaj powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością za moje własne poglądy, że mam przekonanie, iż w naszej III Rzeczpospolitej w latach ostatnich, 20-30 latach, mieliśmy do czynienia z ogromnym, gigantycznym przegięciem ze stronniczością mediów w zupełnie innym kierunku politycznym, niż ten, który ja reprezentuję, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jerzy Urban przyrównany do dzisiejszych mediów dziennikarz chciał uzyskać odpowiedź na temat TVP i pracy dziennikarzy mediów publicznych. Rozmówca jednak nie odpowiedział na pytanie, a podał swoją opinię o mediach komercyjnych. Mateusz Morawiecki o tych drugich nie ma najlepszego zdania. A więc nie wiem, do czego pan próbuje, panie redaktorze, nakłonić, w jakiego typu alejkę wpuścić, ale ja mam autentyczne przekonanie, jak oglądam niektóre programy w stacjach TZW. Prywatnych i rzeczywiście prywatnych. Nie oglądam ich za często na szczęście, ale jak jakieś kawałki ktoś mi kiedyś pokazuje, to włos się na głowie jeży i propaganda Jerzego Urbana przypomina mi się w całej swojej krasie czy raczej w całej swojej brzydocie, powiedział premier. Takich słów z ust premiera Morawieckiego nikt się nie spodziewał, a już na pewno nie Jerzy Urban. Były rzecznik prasowy cały czas nagrywa filmiki i komentuje najnowsze informacje w kraju. Być może i teraz odniesie się do słów Mateusza Morawieckiego i odpowie mu na to porównanie.
internauci stwierdzają, że premier powinien częściej oglądać TVP i wtedy być może zmieni swoje zdanie.